Dzień dobry, witajcie właściciele z silnikami diesla, z pompą CP, z systemem Boscha, czy to będzie Opel, czy to będzie Hyundai, czy to będzie Kia, czy to jeszcze inna marka. Jest to bez różnicy. Tych marek, które mają zastosowany system boszowski z pompą CP, jest bardzo wiele i bardzo często usterki się pokrywają. Film powstaje na Waszą prośbę. Piszecie do mnie komentarze, na przykład: wymieniłem zawór na listwie. Nie wiem, czy go widać. Tu jest zawór na listwie. Wymieniłem zawór na listwie. Niestety nic nie dało. Wymieniłem zaworek wydatku paliwa. Niestety nic nie dało. Programowanie nie daje nic. A problem jest jaki? I to powtarza się bardzo często i gęsto. Na przykład możecie spotkać, że otwieracie u kogoś maskę w samochodzie i wężyki paliwowe, które są tutaj zachowane w oryginale, są bardzo grube, takie ciśnieniowe, zamontowane, 2-3 razy tyle grubsze. Dlaczego? Dlatego, że paliwo je po prostu rozrywa. Kolejny mankament jest taki. Rozszczelnia się pompa na układzie niskiego ciśnienia. Zaczyna z niej cieknąć paliwo. Oprócz tego objaw i efekt, który się bardzo nasila, jest bardzo nurtujący i denerwujący, drażniący i tak dalej, to są klekoczące, stukające wtryski, które naprawdę stwarzają, jakby miał silnik zaraz wyskoczyć z ramy i się rozsypać. I bardzo charakterystyczne jedno co? Jęczenie pompki paliwa. Pompka paliwa w układach z pompą, tą właśnie, którą widzicie przed nami, to są pompy, które mają dodatkową pompkę wstępną w baku. I bardzo często, gęsto, taka pompka zaczyna jęczeć. Ale nie dlatego ona zaczyna jęczeć, że jest z nią problem, tylko dlatego, że komputer źle wysterowuje zapotrzebowanie na to paliwo. I teraz prostuję sytuację i naprowadzam, kiedy się taka sytuacja może zdarzyć i tak dalej, i co z tym fantem zrobić, a da się zrobić. Naprawdę, wierzcie mi, jest to dziwny traf, ale potwierdziło się to w przypadku dwóch pojazdów na tej pompie, no i wydaje mi się, że problem tego typu jest do rozwiązania w innych wielu, które ten problem mają. Cieknąca pompka paliwa, rozrywające węże, problem z rozruchem, po rozruchu stukające, klekoczące wtryski, wymiana zaworu na listwie nie daje nic, wymiana zaworu wydatku nie daje nic, tak jak już powiedziałem wcześniej. No i teraz następny temat, jakiego się podchodzi bardzo często, gęsto, to jest adaptacja zaworka, tego zaworu, który jest wysokiego ciśnienia na listwie. Nie daje nic. Adaptacji tego nie ma, ten jest rozpoznawany sam, chyba że jest w jakimś pojeździe do zaadaptowania. Nie wiem, w każdym bądź razie, tutaj akurat w tym pojeździe tego czegoś nie ma. Ale niemniej jednak sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli zdarzy się Wam sytuacja taka, że Wasz zaworek, zawór, przyjmijmy nie zaworek, bo to nie jest malutki zaworek, Wasz zawór na listwie, który jest zamontowany, nie upuszcza ciśnienia, utrzymuje go duże, to z punktu bezpieczeństwa komputer zapisuje sobie na stałe zmienić wartość zapotrzebowania paliwa. Dlaczego? Dlatego, że za dużo paliwa dopływa do układu i silnik przez to ma bardzo złą pracę, bardzo trzaski, stuki, huki itd., itd. Ale najgorsze i najciekawsze jest to, że po wykasowaniu błędów, po usunięciu zaworu, po adaptacji zaworu w wydatku na listwie, niestety problem się nie likwiduje. System niestety żaden nie chce słuchać. Nie wiem, może nie będę używał słowa żaden, bo w każdym tego nie sprawdziłem, ale to, co mi się potwierdziło, niestety wychodzi na to, że nie ma możliwości zaadaptowania tego zaworu i ten zawór jest niewyrzucany jako błąd. Nawet jeżeli się wyrzuci po raz kolejny jako błąd tego zaworu, no to mało z tym cokolwiek można zrobić. No co, ograniczyć mu, nawiercić mu dziurkę, żeby upuszczał więcej paliwa? No właśnie. I teraz podzielę się z Wami tematem, który sam rozgryzłem i w tym akurat pojeździe kiedyś bardzo dawno temu zdarzyła się sytuacja taka, że wymieniany był zawór listwy
Dlatego, że było za wysokie ciśnienie. Na biegu jałowym, na wolnych obrotach ciśnienie skakało nawet do 380 barów. Jest to stanowczo za dużo i dziwi się, że system go nawet jeszcze nie gasił. Ale na tyle ciśnienie było duże, że wtryski, mimo wysterowania malutkich dawek, no niestety one już klekotały, po prostu tłukły się, ten silnik miał pracę nierówną. No i teraz przede wszystkim tak, pokażę Wam najpierw pracę silnika po zapaleniu w tym momencie, bez niczego. Tutaj mam urządzenie, które wykorzystam za chwilę, ale robimy to na zapiętym wszystkim to, co widzimy. Tak jak widzicie, silnik pracuje bardzo ładnie, dlatego się nie obawiam, że w tym momencie coś pójdzie nie tak, dlatego że ja sobie z tym poradzę. Do tego czegoś wykorzystam swój generatorek, który po części tylko zmodernizowałem. Oprócz generatorka będę potrzebował do wykorzystania zawór wydatku paliwa. I to jest właśnie bardzo dziwna sytuacja, że ten zawór, oprócz tego, że zostanie wyrzucony jako błąd, nie będzie miał wpływu przy odpiętej wtyczce na zakres pracy, dlatego że zakres pracy będę ja wysterowywał mu tutaj. I to jest właśnie ta informacja taka bardzo dziwna. Dlaczego system wykorzystuje ciśnienie paliwa, a nie próbuje błędem elektrozaworu wydatku paliwa ugasić na przykład silnik, ale to się może zdarzyć, jeżeli będziemy sterowali. I teraz tak, pokażę Wam, że to faktycznie w tym momencie działa. To jest 30% wypełnienie impulsu. No i oczywiście, tak jak słyszycie, raz na sekundę pęknięcie, zwiększamy częstotliwość. Tylko tego typu urządzeniem, jeżeli lecimy w górkę, to on się rozłącza podczas każdego kroku lecąc w górę. Natomiast w dół, jeżeli schodzimy, tak jak w tym momencie mam tutaj 100%, 100 impulsów na sekundę znaczy się, schodzę w dół, słychać pisk, nie wiem, czy to słychać na nagraniu. Zaraz będzie słychać jego klekotanie. Będziemy wiedzieli, przy jakiej... przy 45 impulsach na minutę, na sekundę, przepraszam, już zaczyna być słychać zawór pracujący. No i dobra. I teraz Wam powiem, co zrobiłem ja, co przywróciło z powrotem dziwnym trafem elektrozawór, czyli nadało mu z powrotem cykl pracy, przywróciło tak jakby sterowanie tego zaworu. Dlaczego? Jeżeli ten zawór będzie dusił paliwo, żeby paliwo nie dostawało się dalej do układu, to ono nie powinno się wydostać dalej, a mimo to ciśnienie było za wysokie, a na wstępie przed rozruchem paliwa zamykało obwód sterowania pompki wstępnej, przez co można było powiedzieć, z pompy zaczyna cieknąć paliwo, pompka w baku mało jajka nie zniesie, dosłownie jakby była zatkana, przytkana i tak dalej, nie? W każdym razie, co ja zrobiłem? Kilkukrotny zabieg tego typu, oto około 120 impulsów przy 30 wypełnienia, odpalam silnik, zjeżdżam w dół. Po trzech takich zabiegach, które zrobiłem, po podpięciu z powrotem zaworu, system tak jakby rozpoznaje ciśnienie i widzi, że ten zawór już jest w porządku do wysterowania i czujnik na listce podaje prawidłowe ciśnienie. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. W każdym razie potwierdziło się to i sprawdziło się to nie na tym tylko pojeździe, dlatego tą informacją się z Wami dzielę, bo to może uratować Wam tyłek. A teraz go odpalam na generatorze i będziecie widzieli, czy ja mam wpływ na to, przy wysterowaniu.
schodzę w tym momencie w dół. Mamy 110. 100. Silnik zgasł. I teraz pasuje go odpalić ponownie. Mimo że doszedł do takich impulsów, on w tym momencie normalnie zapali. Cztery, dziewięćdziesiąt, osiemdziesiąt, sześćdziesiąt pięć, czterdzieści pięć, zero. Teraz wyjdę w górę o jeden stopień, zgasimy silnik, jak dobrze pójdzie. Właśnie, zgasiliśmy silnik i tak jak słyszycie, elektrozawór pyka, prawda? I po zrobieniu trzech takich cykli przyuczamy, można powiedzieć, elektrozawór bez komputera, bo komputerem no wychodzi na to, że się przyucza, ale nie do końca. No i w tym momencie ja nawet, jeżeli sobie go wypnę, a wypnę już sobie go ze względu na to, że u mnie i tak już jest rozpoznany, podepnę elektrozawór i mimo że on posiada błąd zapisany jako przerwa w obwodzie, zaraz na nim zapalimy silnik. Taką właśnie metodą rozgryzłem problem, który się bujał w tym samochodzie przez około miesiąc czasu. Bardzo ciężki temat. No i najciekawsze jest to, że ten problem pojawił się również w innym pojeździe. Również został pokonany. Jak podglądałem u innych znajomych, którzy już mieli modernizację jakiekolwiek i zakupili samochody z grubymi wężami, to ja już wiem, że tam było coś nie tak. I ktoś już kombinował, bo sobie nie mógł poradzić z paliwem i dlatego po prostu ten samochód sprzedał. A dla tych, którzy w tym momencie wytrwali, dzielę się informacją tradycyjnie, tak jak obiecuję czasem. Słuchajcie, jest to generatorek o symbolu ZK-PP1. Jest to PWM i jednocześnie jako generator bardzo dobrze się sprawdza. Jedyne, co musicie zrobić, to zamontować sobie dowolny MOSFETik. Ja sobie założyłem tutaj bodajże IRFP, no jaki by nie był, w każdym razie ma 60 A do 50 V i dodatkowo pamiętajcie o jednej rzeczy, musicie diodę zaporową założyć, szybką diodę, bo elektrozawór jest w stanie uszkodzić Wam MOSFETa, no bo wiecie, prąd się generuje przy impulsach, jeżeli jest to PWM to nie, ale przy impulsach tak. Także widzicie, tego typu generatorek wykorzystuję jako malutki, przenośny. Nie potrzebuję Bóg wie czego, bo nie ma miejsca w samochodzie, gdzie tego pieroństwa trzymać. Nieważne co, w każdym razie ważne, że się sprawdziło. No i za takie urządzenie zapłacicie, no myślę, że niewiele, a uratuje Wam naprawdę dupę. O, żeby nikt nie słyszał, nie? Choć wysłyszeliście. Także, widzicie, takie urządzonko malutkie mam skonstruowane przez jakiegoś producenta. Ja tylko dołożyłem MOSFETa i diodę. I tym można ruszać w świat na podboje. Także jeżeli macie problemy podobne, strzelanie wtrysków, trzaskanie, problem z ciśnieniem, z rozruchem, z jęczącą pompką paliwa, z cieknącymi wężami, z rozszczelnioną pompą paliwa, to wierzcie mi, że to wszystko składa się w jedną całość do elektrozaworu, który na wstępie przed rozruchem silnika dusi paliwo i nie dostarcza paliwa, a po rozruchu niestety z EQ nie nadaje sterowania elektrozaworowi temu, który jest na listwie, przez to, bo on wie, że po prostu tak jakby ten zawór był przycięty, a nie jest już przycięty i dziwnym trafem on to zapisuje te wartości i mimo kasowania błędów, mimo adaptacji zaworu, przywracania ustawień, niestety ustawienia nie wracają. Tylko taka metoda uratowała mnie. Dlaczego? No pewnie wiadomo, no, gdyby na serwis to trafiło, to może by jakimś systemem to rozgryźli innym. A tu chodzi o co? Kasa! Także trzymajcie się. Zapraszam do komentarzy, jak filmik się przydał. Podzielcie się informacją, że udało się Wam w ten sam sposób coś uratować. Będzie to bardzo miłe. Będzie to jakąś formą podziękowania dla mnie, a ja wiem wtedy na przyszłość, na podstawie komentarzy,
kto jest dla mnie miły, no to ja też staram się być miły, no bo jak wiecie, takie jest życie skonstruowane, no. Ja was nie widzę, wy mnie nie widzicie, ale chociaż słyszycie, choć nie chcecie mi odpowiedzieć, może i gadacie, ale ja tego nie słyszę, bo nie jestem w stanie usłyszeć, ale staram się wam pomóc. Już zachrypłem od tego gadania. Trzymajcie się, na razie.